Żółta kartka to nie tylko hasło, to próba systemowego połączenia działania służb i realizacja strategii oddziaływania na osoby stosujące przemoc. Efektem ma być zmiana zachowań tych osób, a w konsekwencji zmiana sytuacji życiowej rodzin dotkniętych problemem przemocy. To jest grupa w społeczeństwie, która nie rozumie tego, że jeżeli ona stosuje przemoc, to jest jej wina. A nie o ofiary, tak? I, i, te, no, I tą świadomość należy zmienić. To jest bardzo żmudny proces, to nie jest prosta sprawa. I ta kampania wizerunkowa medialna to jest tylko jeden krok do tego, żeby było lepiej. Przemoc jest zła, co do tego nikt nie powinien mieć wątpliwości. Jednak kampania zakłada wręczanie sprawcom przemocy nie czerwone, a żółte kartki. Dlaczego? Analogia boiskowa: jeżeli osoba stosująca przemoc Dotrzymuje żółtą kartkę, to jeszcze nie jest wykluczenie. Tak samo jak w boisku. To nie jest ta czerwona kartka, kiedy arbiter podchodzi i wyrzuca zawodnika z boiska. To jest to ostrzeżenie, i tą analogię pewnie będą rozumiały osoby stosujące przemoc. W kampanii jedną z głównych ról odgrywają piłkarze szczecińskiej pogoni. Jako jedne z najbardziej rozpoznawalnych osób w naszym regionie, mają symbolizować sprzeciw wobec stosowania przemocy osoba, która odbiera tę kampanię, widzi zawodnika klubu najbardziej rozpoznawalnego w regionie, który obecny jest na arenie polskiej, gra w ekstraklasie. W związku z tym to jest magnes przyciągający i taki był zamysł, żeby postawić na twarze, które zainteresują odbiorców tej reklamy Według statystyk policyjnych w zeszłym roku ofiarami przemocy w rodzinie padło prawie 114 tysięcy osób, jednak takich osób może być znacznie więcej, ponieważ statystyki policyjne obejmują jedynie przypadki zgłoszone na policję.